Witam w Szkole Sobotniej Hope Channel, poświęconej dogłębnemu interakcyjnemu Studium Sława Bożego. Cieszymy się, że jesteście z nami. Kontynuujemy nową serię poświęconą zagadnieniu cierpienia i życiowych prób. Nie szukamy cierpienia i prób, ale uczymy się śpiewać nową pieśń w czasach cierpienia. Witam także nasz zespół. Szczególnie się cieszę, bo nasze dzisiejsze studium będzie prowadzić Trusiali. Cieszymy się, że wróciłaś do nas. Bardzo budujące jest to, że nasi nauczyciele inspirują młodych ludzi na całym świecie do zakładania grup biblijnych. W waszych zajęciach możecie używać konspektów, z których my korzystamy skorzystajcie ze strony internetowej, podanej na ekranie. Pobierzcie konspekt, wydrukujcie i rozdajcie uczestnikom zajęć. Witam także tych, którzy są z nami za pośrednictwem łącz online. Sabinę z Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, Shaynę z Connecticut, Gladys z Maryland w Stanach Zjednoczonych. Jak zwykle, miło nam Cię widzieć. Zapraszam Trysię do prowadzenia naszego studium. Kontynuujemy nasze studium na temat cierpienia. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak możemy śpiewać nową pieśń wbrew trudnym doświadczeniom, które przechodzimy. Zaczniemy nasze studium od Księgi Wyjścia. W rozdziale 15 tej księgi przeczytamy psalm, który zaśpiewali Izraelici po tym, jak wyszli z ciemnego okresu niewoli i przeszli próby związane z ucieczką z Egiptu. Jason, przeczytaj proszę dla nas wersety od 1 do 5. mam tu nową wersję Kinga Wtedy to wyśpiewał Mojżesz razem z Izraelitami taką pieśń na cześć Jachwe. Śpiewam pieśń na cześć Jachwe, bo okazał swoją chwałę, rzucając w morze konia i jego jeźdźca. Pan jest moją mocą i powodem chwały. On stał się moim wybawcą. On jest moim bogiem. Jego będę sławił, wielbił będę Boga, mego ojca. Jahwe jest potężnym wojownikiem. Jahwe jest jego imię. Rydwany i całą potęgę faraona pogrążył w morzu. Jego najdzielniejszych wojowników wygubił w Morzu Czerwonym. Ogarnęły ich fale i, jak kamienie, poszli w głębinę. Gdybyście nie znali tej historii, początek tej pieśni mówi, co się stało. Izraelici wyszli z Egiptu i byli ścigani przez faraona i jego armię. Następnie zostali ocaleni przez Boga, a egipska armia zginęła w odmentach morza. Mam pytanie dotyczące samej pieśni. Jak moglibyście ją opisać? Pierwsze, co rzuca się w oczy, to że pieśń oddaje całą chwałę Bogu. Jest to radosna pieśń. Nie brzmi smutno. Jest to pieśń pochwalna dla Boga, ale także wyrażająca radość. Jest to również pieśń zwycięstwa. Izraelici wyrazili w niej radość ze zwycięstwa danego im przez Boga. Skąd wiemy, że jest to nowa pieśń, której nigdy wcześniej nie śpiewano? Nie jest to trudne pytanie. Izraelici opisują w tej pieśni to, czego Bóg właśnie dokonał. Zatem nie mogli śpiewać o tym wcześniej. Śpiewają o tym, co wydarzyło się dosłownie przed chwilą. Próbują wyjaśnić, co ich spotkało. Kiedy Izraelici śpiewali o tym jak Bóg pokonał ich wrogów, opisywali to co widzieli na własne oczy. Nie śpiewali o czymś co mają nadzieję ujrzeć w przyszłości, ale wyrażali uwielbienie dla Boga jako naoczni świadkowie jego dokonań. Faraon i jego armia ścigali Izraelitów, zamierzając ich wymordować. Ta pieśń opiewa nagłą i niespodziewaną odmianę losu. To nowa pieśń, bo opisuje nowy ratunek. Jeszcze chwilę wcześniej Izraelici byli niewolnikami. Nie mogli oddawać czci Bogu tak jak pragnęli. Nie mogli swobodnie śpiewać na Jego chwałę. Czytajmy dalej. Jest to pieśń chwały, radości i zwycięstwa. Nicole, przeczytaj proszę, wersety od 6 do 10. Wspaniała jest potęga Twojej prawicy, O Jachwę. Prawica Twoja, O Jachwę, starła nieprzyjaciela. Potęgą Twojego majestatu powalasz na ziemię swych wrogów. Zsyłasz swój gniew i ścierasz ich jak słomę. Gdy wydasz pomruk gniewu, piętrzą się groźne fale i stają niby murem, znikają przepaści w samym sercu morza. Wtedy powiedział nieprzyjaciel: wyruszę w pościg i pochwycę ich. Rozdzielę łupy, zaspokoję me żądze, dobędę miecza, dosięgnie ich ma prawica. Ale ty poruszyłeś gwałtownie wody i morze ich okryło, i poszli na dno jak ołów w środku wzburzonych wód. Zwróćcie uwagę, że Izraelici nie śpiewali, ależ mieliśmy szczęście. Śpiewali chwaląc Boga, prawica Twoja Panie jest uświetniona przez siłę. Oddali cześć, chwałę i zasługę jedynemu, który mógł ich uratować. Przeczytajmy w od 11 do 13. Któż jest jak ty, o jachwę, wśród rozlicznych Bogów? Kto jest jak Ty, potężny i święty? Kto budzi taką grozę i takich cudów dokonuje? Wyciągasz Twoją prawicę i już pochłania ich ziemia. W swej łaskawości prowadzisz lud, który wyzwoliłeś, mocą Twoją wiedziesz Go ku świętym przybytkom. Ciekawe, że świętowanie stało się okazją do nabożeństwa i oddawania chwały Bogu. Straszliwy kryzys stał się okazją do uczczenia Boga. Krótkie pytanie: co mogli czynić Izraelici zamiast oddać cześć Bogu w tym czasie? Mogli się zająć liczeniem łupów, które wynieśli z Egiptu. W gruncie rzeczy ograbili ten kraj. Jedna ogólna uwaga. Ta pieśń nie jest pieśnią o Bogu, ale pieśnią skierowaną do Boga. Izraelici zwracają się w niej do Boga, jakby jemu śpiewali. Co jeszcze mogliby robić, zamiast śpiewać Bogu? Mogliby zastanawiać się nad niepewną przyszłością, która ich czekała. Być może mogliby chwalić samych siebie, jak sprytni i szczególni są, skoro tak zręcznie przeszli przez morze. Zamiast uczcić Boga, mogli chwalić Mojżesza jako swojego przywódcę i samych siebie. Mogli się położyć na ciepłym piasku i zasnąć, mówiąc: Boże, dziękujemy za ratunek, ale teraz musimy odpocząć. Travis, chciałbym podjąć to, co powiedziała Sabina. Izraelici mogli się hełpić. Patrzcie, jaką mamy wiarę w Boga, ale tak naprawdę mieli bardzo mało wiary. Mimo to Bóg ich prowadził. Dobrze, że nie chełpili się swoją wiarą, ale chwalili Boga za to, że uratował ich, kiedy byli zupełnie bezradni. Mogli też wyrażać gniew i pogardę dla swoich prześladowców. Wówczas ta pieśń brzmiałaby zupełnie inaczej. Ach, ci straszni Egipcjanie, byli tacy, tacy i tacy. Jednak nie pozwoliliby, by mrok tego trudnego doświadczenia ogarnął ich. Zwrócili się raczej ku swojemu wyzwolicielowi. Wspomnieliśmy o tym, co czekało ich dalej. Przeczytajmy wersety od 14 do 16 i zobaczmy, co zostało w nich napisane o tym. John? A narody słysząc to zadrżały. Strach padł na wszystkich Filistynów. Przerazili się także przywódcy domu. Trząść się zaczęli możnowładcy Moabu. Bojaźń ogarnęła mieszkańców Kanaanu. Zlękli się i zamarli z bojaźni Stali się jak głaz wobec mocy Twego ramienia Dopóki nie przeszedł lud Twój, o Jahwe, Dopóki nie przeszedł lud, któryś sobie stworzył Jason, przeczytaj proszę dalej wersety od 17 do 19 To Ty ich tam sprowadziłeś I zasadziłeś niczym drzewo na górze Twojego dziedzictwa na miejscu, gdzie ty przebywasz, O panie, w świątyni uczynionej Twoimi rękami, Jahwe jest królem zawsze i na wieki. Gdy rumaki faraona z rydwanami i jeźdźcami weszły do morza, sprawił Jahwe, że pochłonęły ich fale, a Izraelici suchą nogą przeszli przez środek morza. Amen. amen. Z pewnością nie miała to być jedyna próba, jaka czekała Izraelitów. W tej pieśni wspomnieli ludy zamieszkujące okoliczne ziemie. Dlaczego wymienili mieszkańców Edomu i Filistynów? Dlaczego śpiewali o Kananejczykach? Czym wyróżniały się te ludy? To były narody zamieszkujące Ziemię, którą Bóg dał Izraelitom w posiadanie. W związku z tym musiało dojść do jakiegoś rodzaju konfrontacji między Izraelitami a tymi narodami. W tej pieśni Izraelici sławili potęgę Boga, który uratował ich przed wrogami, a jednocześnie w nadziei i wierze oczekiwali tego, co Bóg uczyni dla nich, kiedy przyjdą kolejne próby i zmagania. Travis, jestem pod wrażeniem tego, jak Izraelici rozumieli plan zbawienia. W wersecie 16 czytamy, Dopóki przechodzi lud Twój, który nabyłeś. Zdawali sobie sprawę, że są szczególną własnością Boga, gdyż zostali przez Niego nabyci. W Nowym Testamencie dowiadujemy się, że wszyscy ludzie zostali nabyci przez Boga za cenę krwi Chrystusa. Myślę, że to ważne, iż Izraelici wiedzieli, że zostali odkupieni. Nabiera to szczególnego znaczenia, gdy uświadomimy sobie, że nie tak dawno byli sprzedawani i kupowani jako niewolnicy w Egipcie. Myśl o tym, że Bóg nabył ich dla siebie, usuwała w cień tę ponurą przeszłość. Dziękuję za to spostrzeżenie. Werset 18 świadczy, że Izraelici dostrzegali nie tylko błogosławieństwo Boże w postaci wyzwolenia z Egiptu i zamieszkania w Kanaanie. Ale rozumieli także, iż Bóg będzie panował na wieki wieków. Cudowne wyzwolenie, które przeżyli, wzbudziło w nich nie tylko bezpośrednią reakcję na to, co się stało i co czekało ich w najbliższej przyszłości, ale także uświadomiło im wieczną potęgę Boga. Ma to szczególne znaczenie w kontekście tego, co miało nastąpić wkrótce po tym wydarzeniu. Shaina, poproszę cię o przeczytanie wersetów 20 i 21. Zwróćmy uwagę na to, jak pieśń ta była kontynuowana. I will be Miriam, prorokini, siostra Aarona, wzięła do ręki bębenek, a wszystkie niewiasty podążały za nią, tańcząc w takt bębna. Miriam zaś takim przyśpiewywała, śpiewajmy dla Jachwę pieśni chwały, bo swą moc okazał, gdy konie i rydwany pogrążył w morzu. Co uderzającego dostrzegacie w tej reakcji Miriam? Nisza? Oprócz śpiewu czytamy o grze na instrumentach, a nawet tańcu, który miał wyrażać radość z Bożego Wybawienia. To przejaw radości. Nie trzeba tego nawet wprost pisać, bo radość wyziera z opisu ich zachowania gry na instrumentach i pląsania. Bóg zamienił ich smutek w nieopisaną radość. Wyobrażam sobie, że była to podniosła uroczystość. Izraelici postanowili się zatrzymać i poświęcić cały dzień na wyrażanie dziękczynienia Bogu. Tysiące osób tańczących i śpiewających pieśni chwały Bogu to musiał być imponujący widok. Jason? Widzimy tu także kolejną osobę zaangażowaną w rolę przywódczą. Miriam, siostra Mojżesza, została nawet nazwana prorokinią. Tak więc nie tylko Mojżesz, ale także inne osoby uczestniczyły w prowadzeniu nabożeństwa i kierowaniu Izraelitami w oddawaniu chwały Bogu. Miriam nie tylko uczestniczyła w świętowaniu i chwaleniu Boga, ale wręcz pociągała za sobą inne kobiety. Widzimy tu, jak wpływ jednego człowieka, który szczerze czci Boga, może może oddziaływać na wiele innych osób. Jest takie powiedzenie, że negatywne sytuacje prowadzą do negatywnych skutków. W tym przypadku Bóg zmienił negatywną sytuację w coś bardzo dobrego w oddawanie chwały, w nabożeństwo oraz świadectwo wiary i nadziei w życiu Jego ludu. Uświadomił im, że choć jeszcze niedawno byli niewolnikami, to jednak są cenni dla Niego. Będziemy czytać dalej, gdyż, jak wspomnieliśmy, Izraelitów czekały kolejne próby, trudności i cierpienia w drodze do Ziemi obiecanej. Przyjrzyjmy się kolejnym okazjom do śpiewania nowej pieśni wbrew trudnościom. Przeczytajmy wersety 22 i 23 z 15 rozdziału Księgi Wyjścia. Jason? Mój Rzesz kazał Izraelitom wyruszyć z nadmorza czerwonego. Wyszedłszy wtedy w stronę pustyni Szur, wędrowali przez trzy dni, nigdzie nie znajdując wody. A kiedy przybyli do Mara, nie mogli się tam napić wody, bo była gorzka. Dlatego nazwano to miejsce Mara, to znaczy gorzka studnia. Na czym polegała próba? Woda nie nadawała się do picia. Dlaczego była to próba? Bo Izraelici bardzo potrzebowali wody, byli spragnieni po trzech dniach wędrówki przez pustynię. Obawiali się, że czekała ich śmierć. Nie sposób obyć się bez wody na pustyni. Izraelici wpadli w przerażenie. Zapomnieli, że kilka dni wcześniej świętowali ocalenie nad Morzem Czerwonym. Wrócili do starej pieśni, umrzemy na tej pustyni. Brak wody może się nam wydawać czymś błahym, kiedy mieszka się w miejscu, gdzie wystarczy znaleźć pierwszy, lepszy kran, by napić się do syta. Dla Izraelitów na pustyni, brak wody był śmiertelnym zagrożeniem. Travis? Nie sądzę, by groziła im śmierć z odwodnienia. Trzy dni wcześniej byli nad Morzem Czerwonym i zabrali wodę ze strumieni uchodzących do morza. Z pewnością mieli jeszcze zapas w Bukłakach, ale myśleli z wyprzedzeniem, co będzie za jakiś czas. Bóg troszczył się o nich, a narracja nie mówi nic o tym, by umierali z pragnienia. Jak myślicie, czy przez te trzy dni zapomnieli pieśń, którą śpiewali? Czy ktoś z nich jeszcze nucił tę pieśń, rozglądając się za wodą? Musimy wierzyć, że zawsze pozostaje wierna reszta, która wierzy Bogu. Tak było w przypadku dwunastu zwiadowców, dziesięciu z nich złożyło negatywne sprawozdanie. Wydaje się, że większość woli śpiewać negatywną pieśń. W tym przypadku zdecydowana większość zapomniała o nowej pieśni albo nie chciała jej śpiewać. Z jakiegoś powodu pozwolili,by by ta próba przyćmiła wielkie wybawienie, jakiego Bóg dla nich dokonał. John? Trudno sobie wyobrazić coś bardziej zniechęcającego niż znalezienie wody nie nadającej się do picia, kiedy potrzebuje się wody. Izraelici poczuli się zawiedzeni, kiedy nie otrzymali tego, na co liczyli. Co Bóg uczynił w odpowiedzi na ich narzekanie? Przeczytajmy werset 24 i 25. I Bóg mówi, Wtedy lud zaczął szemrać przeciw Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić. Zwrócił się przeto Mojżesz do Jachwę, a Jachwę pokazał mu kawałek drewna. Gdy wrzucił to drewno do wody, woda stała się słodka. Tam przekazał Bóg ludowi prawo i różne zarządzenia. Tam też wystawił go na próbę. Gorzka woda stała się słodka. Tak nazywamy wodę nadającą się do picia. Ta woda stała się smaczna i odżywcza. To był kolejny cud dokonany przez Boga. A może drzewo, które Bóg polecił wrzucić do wody, sprawiło, że stała się zdatna do picia? Może jego kora czy liście zawierały jakąś substancję chemiczną oczyszczającą wodę z toksyn? Misza? Wrzucenie drzewa do wody miało sens jedynie dlatego, że Bóg tak nakazał. Drzewo samo w sobie nie miało żadnych cudownych właściwości. To Bóg przyniósł Izraelitom ratunek w tej sytuacji. Jason? Czasami Bóg posługuje się nauką, chemią, kiedy przyjmujemy substancje pomagające nam odzyskać czy zachować zdrowie. Jednak w tym przypadku nic nie wskazuje, by drzewo miało wyjątkowe działanie. Jest oczywiste, że czasami Bóg posługuje się cudami, które nie mają naukowego wyjaśnienia. Nauka nie wyjaśni związku między uniesieniem laski przez Mojżesza a rozstąpieniem się Morza Czerwonego. Ludzie mieli po prostu wykonać to, co Bóg im polecił. Czytajmy dalej. Dowiedzmy się, jaka kolejna próba czekała Izraelitów. Okazało się, że również była ona związana z wodą i pragnieniem. Let's go over to Exodus chapter 17. Exodus chapter 17. I'm going to ask David. Przeczytaj proszę trzy pierwsze wersetty z 17 rozdziału księgi Wyjścia. Sure, I'm reading from the New International version. Exodus to 3 Całe zgromadzenie Izraelitów ruszyło z pustyni Sin w dalszą drogę, od jednego miejsca odpoczynku do drugiego, które za każdym razem wskazywał jachwę. Wreszcie rozbili namioty w Refidim, gdy całkiem już nie było wody. Podnieśli głosy i zaczęli gwałtownie domagać się od Mojżesza wody do picia. Mojżesz jednak odpowiedział: Dlaczego przychodzicie ze skargą do mnie? Dlaczego wystawiacie jachwę na próbę? Ale lud był spragniony i dlatego szemrali wszyscy przeciw Mojżeszowi, mówiąc, po coś nas w ogóle wyprowadził z Egiptu, żebyśmy tu na pustyni wyginęli z pragnienia, my sami nasi synowie i cały nasz dobytek? Co się stało z Izraelitami? Czy naprawdę zapomnieli, że Bóg uratował ich przed Egipcjanami? Czy zapomnieli, że na pustyni Bóg ocalił ich przed śmiercią z pragnienia? Dlaczego tak się zachowywali, Travis? Czytając tę historię, zastanawiałem się nad postawą Izraelitów i pomyślałem, 400 lat niewoli. Tak długo byli odłączeni od Boga. Dla wielu z nich to był początek nowej podróży. Poczułem współczucie dla nich. I Bóg także litował się nad nimi. Powoli uczył ich, jak mają podążać za nim w tej nowej podróży. Dzisiaj podobnie jest z tymi, którzy przyjmują Jezusa jako swojego pasterza. Przez kolejne doświadczenia uczą się mu ufać. Mam współczucie dla Izraelitów, bo sam potrzebuję współczucia. Dziękuję za to trafne spostrzeżenie. Naszła mnie refleksja nad naszą więzią z Bogiem. W czwartym przykazaniu Bóg wzywa nas, byśmy pamiętali. Nie chodzi o to, że możemy zapomnieć, iż sobota jest siódmym dniem tygodnia. Ale Bóg wie, że czasami stając wobec nowego wyzwania, zachowujemy się, jakbyśmy nie wiedzieli, czego on dla nas dokonał. Chodzi o to, czy wierzymy, że On jest taki, jakim się nam objawił. Sebina? Trzeba czasu i doświadczenia z Bogiem, byśmy zrozumieli, że Jego czas nie zawsze pokrywa się z naszym. Nasza więź z Bogiem opiera się głównie na wierze. Ufamy Mu, nawet gdy nie widzimy Jego działania. Mamy śpiewać Mu na chwałę, nawet gdy nie odpowiada od razu na nasze modlitwy w trudnych sytuacjach. Bóg nigdy nie przestaje nas błogosławić i miłować. Ciekawe, że Izraelici w swojej pieśni dużo śpiewali o wodzie i władzy Boga nad nią. Mimo to nie potrafili zaufać Bogu, że zapewni im wodę do picia. Ich więź z Nim była jeszcze zbyt słaba, by mogli to zrozumieć. Ciekawe spostrzeżenie: zdarza się, że nasze poznanie Boga jest dla nas teorią, a nie kwestią osobistej więzi. Póki nie będziemy mieć autentycznej więzi z Bogiem, trudno nam będzie pamiętać o tym, czego Bóg dokonał dla nas w przeszłości i wiązać to z teraźniejszością. Zaufanie nie opiera się na teorii, ale na doświadczeniu. Jedynie ufając Bogu, możemy być pewni, że uczyni to, co obiecał. Jason? Chciałbym dodać coś do tego, co powiedziała Gladys. Izraelici nie zapomnieli o Bożych dokonaniach. W poprzednim rozdziale opisane jest szczególne wydarzenie, zesłanie manny. Dobrze wiedzieli, że Bóg troszczy się o nich, ale jeszcze nie wiedzieli, jak to rozumieć. Misza? Nie sądzę, że Izraelici zapomnieli o przeszłości, ale zapomnieli o czym śpiewali w pieśni zapisanej w rozdziale 15. Gdyby pamiętali o przyszłości wskazanej im przez Boga, nie mówiliby o umieraniu. Bóg obiecał im wiele dobrych rzeczy i nie zamierzał im pozwolić umrzeć, jednak w tej chwili zapomnieli o tym. Myślę o tym, co powiedział Travis, o współczuciu dla tych ludzi, mimo ich narzekania. Przypominam sobie chwilę w moim życiu, kiedy Bóg ratował mnie z problemów, a ja pytałam z powątpiewaniem, panie i co teraz? Czasem nawet doświadczając Bożej pomocy w jednym problemie, wpadamy w panikę przy kolejnym. Mimo to Bóg cierpliwie działa dla nas, prowadząc nas do cudownej dojrzałości, abyśmy ufali Mu zawsze. Travis? Historia wyjścia Izraelitów z Egiptu jest symbolem planu zbawienia. Ich przejście przez Morze Czerwone było jak chrzest. Nadanie prawa, świętowanie soboty, doświadczenia na pustyni, wejście do ziemi obiecanej wszystko to pomaga mi zachować nadzieję, że Bóg będzie mnie prowadził tak jak ich prowadził. Patrzył na wyznaczony cel. Boże, obietnice nigdy nie zawodzą. Skoro obiecał, że zabierze nas na swoją świętą górę do nieba, możemy mu ufać, bo on może tego dokonać. Skoro zwróciłeś uwagę na symboliczne znaczenie wędrówki Izraelitów, jako obrazującej plan zbawienia, Sięgnijmy do tego, co apostoł Paweł napisał na ten temat. Przeczytajmy cztery pierwsze wersety z dziesiątego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Apostoł Paweł pisze o tym, czego możemy się nauczyć z doświadczenia Izraelitów na pustyni, skoro my także uczestniczymy w naszej duchowej wędrówce. Nie chciałbym, bracia, abyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem. Wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza w obłoku i w morzu. Wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Co Paweł miał na myśli, mówiąc te słowa? Raz po raz powtarza słowo duchowy. Przecież Izraelici wędrowali po fizycznej pustyni, odczuwali fizyczny głód i fizyczne pragnienie, przeszli przez realne morze. Co apostoł miał na myśli, mówiąc o duchowym napoju, duchowej skale? Jaką rzeczywistość opisywał i czego mamy się z tego nauczyć? John? Apostoł Paweł mówi, że Chrystus osobiście towarzyszył im na każdym etapie ich doświadczenia. Chociaż doświadczali fizycznego niedostatku i cierpienia, Bóg był z nimi. Travis, myślę, że całe ich doświadczenie wskazuje na Jezusa. On jest wodą żywota, chlebem żywota. Paweł podsumowuje w wersecie czwartym, mówiąc wprost, że skałą, która im towarzyszyła, był Chrystus. On był także ich duchowym pokarmem i napojem. Apostoł Paweł uczy nas, że choć doświadczamy cierpienia i prób, nie znaczy to, że nie ma dla nas zbawienia, duchowego rozwoju i więzi z Bogiem. Bóg działa dla nas nie tylko w dobrych czasach, ale i w złych. Zawsze możemy doświadczać Bożego zbawienia. Gladys? W trudnych sytuacjach sprawdza się autentyczność naszej więzi z Bogiem. Wtedy okazuje się, czy teoretyczna wiedza o Bogu stała się praktyką w naszym życiu i czy polegamy na obietnicy Boga, że nigdy nas nie porzuci i nie opuści. Właśnie trudności pozwalają nam tego doświadczyć, przeżyć to. Wtedy nawet pieśni śpiewane o Bogu brzmią inaczej, bo doświadczyliśmy tego, o czym śpiewamy. Byłoby dobrze, gdybyśmy przeczytali teraz wersety od 4 do 6 z 17 rozdziału Księgi Wyjścia. Izraelici nie wiedzieli, co się wydarzy. Nawet Mojżesz tego nie wiedział, ale wołał do Boga. Uczenie się nowej pieśni wymaga codziennego wołania do Boga, by dał nam nową pieśń, którą będziemy mogli zaśpiewać. John, zechciałbyś przeczytać ten fragment? Wtedy Mojżesz zwrócił się do Jachwe, pytając: Co mam zrobić z tym ludem? Niewiele brakuje, żeby mnie ukamienowali. A Jachwe odpowiedział Mojżeszowi: Idź do ludu, wybierz kilku spośród starszych Izraela, weź do ręki laskę, tę, którą uderzałeś w wody Nilu, i ruszajcie dalej. Stanę przed tobą tam na górze chore, a ty uderzysz laską w skałę, z której wypłynie woda i cały lud będzie mógł pić do woli. I uczynił Mojżesz, tak na oczach starszych ludu. Zestawmy to z tym, co apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian. Trevis, wspomniałeś, że Chrystus był z Izraelitami podczas ich wędrówki i troszczył się o nich. Ich fizyczne wyzwolenie miało także wymiar duchowy, gdyż Bóg ratował ich nie tylko przed zagrożeniem życia, ale także zabiegał o ich duchowy rozwój. To, co Paweł nazywa piciem duchowego napoju i spożywaniem duchowego pokarmu, oznacza czynniki prowadzące do duchowego rozwoju. Pokarm i napój pozwalają nam żyć, działać i rozwijać się. Przez kolejne próby i doświadczenia Bożego Ratunku Izraelici otrzymywali duchowy pokarm i napój. Rozwijali się. To było dla nich nowe doświadczenie, wzrastanie w wędrówce z Bogiem. Chyba nikt z ludzi nie lubi życiowych prób ani cierpienia, ale przez trudności Bóg działa, by nas rozwijać, prowadzić do dojrzałości. Tak iż po każdej próbie, wyratowani przez Niego, stajemy się silniejsi, lepsi. Shana? Kiedy mówiłaś o duchowym napoju i duchowym pokarmie, skojarzyłam to ze słowami Boga. Ja stanę przed Tobą na skalę. Jezus, będąc na Ziemi, mówił wprost: Ja jestem chlebem żywota, ja jestem wodą żywota. Tamto wydarzenie w dziejach Izraela wskazywało na Jezusa i dzieło, którego dokona dla wszystkich ludzi. Nie tylko starożytnego Izraela, ale także dla nas, jako duchowego Izraela. Nisza? W czwartym rozdziale Ewangelii Jana w rozmowie z Samarytanką Jezus powiedział: Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Chrystus jest skałą, która zaspokaja nasze największe pragnienie, dając nam wodę życia wiecznego. Dla tych, którzy przechodzą przez życiowe próby, wspaniałą nowiną jest to, że Bóg jest z nimi i rozwija ich przez te doświadczenia. Jednak nie unikniemy tego pytania. Skoro Bóg może nas uratować w każdym niebezpieczeństwie i czyni to, dlaczego musimy doświadczać prób? Dlaczego nie możemy ich zupełnie ominąć i po prostu przejść na drugą stronę? Dlaczego Bóg nie oszczędzi nam cierpienia i nie uczyni naszego życia pasmem niczym niezmąconego szczęścia, radości i śpiewu bez tych wszystkich prób i trudów? Powiedziałaś wcześniej coś o dojrzewaniu przez życiowe próby. Bóg powiedział Mojżeszowi: Ja stanę przed Tobą na skale, i polecił mu uderzyć skałę. To wskazuje na Jezusa, który został uderzony, jak mówi Izajasz, przez Boga zbity. Uderzenie przez Mojżesza w skałę było więc symbolem Jezusa cierpiącego po to, by przynieść błogosławieństwo ludziom. Kiedy patrzę na moje cierpienie jako uczestniczenie w tym, co on wycierpiał, rozumiem je zupełnie inaczej. Hmm. Travis? Musimy pamiętać, że urodziliśmy się z grzeszną naturą. Nikt nie uczy małych dzieci bić rówieśników zabawką po głowie, a jednak dzieci to robią. Między innymi po tym poznajemy, że mamy upadłą naturę. Wszyscy też uczestniczymy w wielkim boju między dobrem a złem a Bóg prowadzi nas przez próby, by nas oczyścić, nauczyć nas zaufania do Niego. Gdyby wszystko w naszym życiu nam sprzyjało i układało się po naszej myśli, bylibyśmy zbyt pewni siebie. Tak było z Izraelitami. Kiedy tylko osiedlili się w Ziemi Obiecanej, zaczęli odstępować od Boga. Wtedy Bóg pozwolił, by dostali się do niewoli. To uczyło ich na nowo ufać Bogu i wołać do Niego o ratunek. Dziewiąty rozdział Księgi Ezdrasza i dziewiąty rozdział Księgi Nehemiasza opisują wzloty i upadki starożytnego Izraela, i uświadamiają nam, że potrzebujemy życiowych prób, by nauczyć się ufać Bogu i z nieufnością odnosić się do naszej grzesznej natury. Nicole: Powinno być dla nas oczywiste, że naszym ostatecznym celem jest życie wieczne. Bóg zapowiedział, że nie pozwoli, by grzech odrodził się we wszechświecie. Doświadczenia tego życia mają nas nauczyć, czym jest zło i cierpienie, abyśmy na zawsze nienawidzili grzechu i nigdy więcej nie dali się zwieść. Dzięki temu będziemy żyć wiecznie w świecie, w którym panuje sprawiedliwość. Shana? Nasz Bóg jest osobowym bogiem. A życiowe próby nie były częścią jego pierwotnego planu. Kiedy stworzył Adama i Ewę, nie chciałby doświadczali nieszczęści trudów. A kiedy my przechodzimy próby, Bóg okazuje się naszym najlepszym opiekunem, ratuje nas i podtrzymuje. Nasza więź z Nim umacnia się z każdą próbą. Coraz lepiej uświadamiamy sobie Jego dobroć wobec nas i Jego niezmierną łaskę, wiedząc, że dopuszcza On próby po to, byśmy lepiej rozumieli naszą zależność od Niego. Sabina? Istotnym czynnikiem jest fakt, iż żyjemy w realiach wielkiego boju między dobrem a złem, między Bogiem a diabłem. W Biblii opisane są przypadki, na przykład w księdze Hioba, w których Bóg nie zawsze może uczynić wszystko tak, jakby pragnął. Słowo Boże wskazuje, iż istnieją pewne ograniczenia, które Bóg musi uwzględniać w tym świecie. Ograniczenia te dotyczą także nas. Kiedy Daniel modlił się w sprawie ważnej nie tylko dla niego osobiście, ale dla całego narodu, jego modlitwa została wysłuchana natychmiast. Ale odpowiedź na tę modlitwę dotarła do Daniela dopiero po dłuższym czasie. W duchowym świecie toczy się walka i dlatego Bóg nie zawsze może odpowiedzieć na nasze modlitwy tak szybko, jak tego chce. Musimy uwzględniać to, że ze względu na ograniczenia związane z tym konfliktem, ujrzymy efekty naszych próśb dopiero po pewnym czasie, ale przez wiarę możemy być pewni, że Bóg nas wysłuchał. Shayna, wspomniałaś, że Bóg pragnie osobistej więzi z nami. On działa dla każdego z nas z osobna stosownie do naszych potrzeb. Nigdy Jego intencją nie jest, byśmy cierpieli bez sensu. Dlatego też nie wszyscy doświadczamy takich samych prób i trudności. Każdy z nas przechodzi swoje szczególne doświadczenia nie dlatego, że Bóg chce nas dręczyć. Nasze życiowe próby nie były uwzględnione w pierwotnym Bożym planie. Bóg uczy każdego z nas z osobna. Wie jak prowadzić nas w trudnych chwilach, byśmy się nie załamali, ale stawali się mocni w nim. Nawet jeśli czasem nasza cierpliwość jest wystawiana na próbę i musimy znieść więcej niż byśmy chcieli, ostatecznie zrozumiemy, że było warto. Ta myśl podtrzymuje mnie na duchu. Zastanawiałam się nad tym pytaniem, dlaczego Bóg nie skinie palcem i nie pozwoliłby trudności nas ominęły. Otóż nie uczynił tego nawet dla samego siebie. Kiedy Jezus był na ziemi, nie szedł na skróty. Był kuszony pod każdym względem, podobnie jak my, i zwyciężył. Doświadczył wszystkiego, czego my doświadczamy, by stać się wiernym arcykapłanem, pośrednikiem i pocieszycielem dla nas wszystkich. Sięgnijmy do Ewangelii Mateusza, gdzie opisana jest jedna z prób, którym został poddany Jezus, kiedy doświadczył trudu i cierpienia. Nicole, przeczytaj proszę wersety od pierwszego do jedenastego z czwartego rozdziału Ewangelii Mateusza, opisujące próbę, jaką przeszedł Chrystus podczas postu i kuszenia na pustyni. 4, the new international says, Duch zaprowadził kiedyś Jezusa na pustynię, aby był poddany kuszeniu przez szatana. Poszcząc tam przez 40 dni i 40 nocy, poczuł Jezus odczuwać głód. Zbliżył się wtedy do Niego kuściel i powiedział Mu, Jeśli jesteś Synem Bożym, rozkaż tym kamieniom, żeby się zamieniły w chleby. Lecz On mu odpowiedział, napisane jest, człowiek żyje nie samym chlebem, lecz wszelkim słowem, które pochodzi z ust Boga. Wtedy zaprowadził go diabeł do miasta świętego, umieścił go na szczycie świątyni i powiedział mu, jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się na dół, napisane jest przecież dla ciebie wyda on rozkaz swoim aniołom i będą cię nosili na rękach, abyś nie zranił swej stopy o jakiś kamień. A Jezus odpowiedział, jest także napisane nie będziesz kusił pana, Boga twego. Jeszcze raz przystąpił do niego diabeł i zaprowadził go na bardzo wysoką górę. Pokazał mu wszystkie królestwa tego świata z całym ich blaskiem i powiedział mu: Dam ci to wszystko, jeśli tylko upadłszy złożysz mi hołd. Wtedy Jezus odpowiedział: Odejdź, precz, szatanie. Jest bowiem napisane: Ty będziesz składał hołdy Panu, Bogu Twemu i tylko jemu będziesz cześć oddawał. Wówczas dopiero diabeł go opuścił, a zbliżyli się aniołowie i służyli mu. Niewątpliwie była to trudna próba i to z wielu powodów. Po pierwsze, Jezus został zaatakowany osobiście przez księcia ciemności. Toczył bitwę z szatanem, a jeśli to nie jest ciężka próba, to co nią jest? Jezus stanął oko w oko z całą potęgą zła. Niektórzy twierdzą, że Jezus jako Bóg nie mógł zbyt dotkliwie odczuwać pokusy, ale wiemy nawet na podstawie tego fragmentu, że Jezus doświadczył tej próby tak, jak doświadczyłby jej każdy z ludzi. Odczuwał głód, a przecież Bóg nie bywa głodny. Jezus cierpiał i przystąpił do tej wielkiej próby i kuszenia, stawiając czoło diabłu w chwili największego wycieńczenia i słabości, a mimo to zwyciężył. Dokonał tego przy pomocy Pisma Świętego. Słowo Boże było jego mocą narzędziem w walce z wrogiem. Ono pozwoliło mu przetrwać głód, cierpienie i próbę. Ale zadam wam pytanie w kontekście tematu naszej lekcji. Nie jest napisane w Piśmie Świętym co Jezus powiedział aniołom, którzy mu usługiwali. Ale gdyby po tym doświadczeniu zaśpiewał pieśń zwycięstwa, nową pieśń, jaka byłaby to pieśń? Jak sobie to wyobrażacie? Spróbujcie sobie to wyobrazić. Nie ma złych odpowiedzi. Przychodzi mi do głowy Psalm 103. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego świętemu. Kiedy czytam tę narrację, zazwyczaj myślę o ważnej lekcji, która wynika z niej dla nas. Jezus nie uczył się słów tej pieśni, kiedy okazała się potrzebna. Te słowa były zapisane w jego pamięci, w jego sercu. A Duch Święty przypomniał mu je jako nową pieśń zwycięstwa w tej chwili, triumfu nad złym cierpieniem. To jest lekcja dla nas. Myślę, że Derek trafił w sedno. To bardzo ważna, praktyczna i cenna lekcja dla nas, płynąca z cierpienia Jezusa. Szatan usiłował wzbudzić w nim wątpliwości co do tego, że jest on synem Bożym. Kusiciel wmawiał Jezusowi, że może zapewnić mu sukces w świecie. Podobną taktykę szatan stosuje wobec nas, więc powinniśmy zdawać sobie sprawę z kierunku jego ataków. Kusiciel stara się wzbudzić w nas zwątpienie w to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a z drugiej strony obiecuje coś, czego nie może dać. Możemy brać przykład z Jezusa, który broniąc się, cytował Pismo Święte. On wiedział, że jest synem Bożym, a my mamy wiedzieć, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Mamy rozumieć, że szatańskie obietnice to zamki na piasku. Jedynie obietnice Boga są pewne. Nicole? Zgubiłam myśl. Daj nam znać, kiedy sobie przypomnisz. Nisza? Myślę o tym, jak szatan usiłuje kusić ludzi na ziemi. Tym, co doprowadza go do największej wściekłości, są ci, którzy mimo nękania i prześladowania nie dają się pokonać. Tak właśnie było w przypadku Chrystusa. Nie uległ on żadnej pokusie i nie dał się złamać. Pastor Derek wymienił Psalm 103 jako pieśń, którą Jezus mógł zaśpiewać. Ja dodałabym Psalm 119, gdyż Jezus mógł zaśpiewać te słowa: W sercu moim przechowuję słowo Twoje, aby mnie zgrzeszył przeciwko tobie. My także możemy zwyciężyć w próbach i kuszeniu, jeśli zachowujemy w sercu słowo Boże. Ono jest naszą siłą. Chcę przypomnieć to na co zwrócił nie uwagę nie pastor Derek. Mianowicie, iż Jezus nie wyszukiwał odpowiednich fragmentów Pisma Świętego dopiero wtedy, kiedy ich potrzebował. Znał słowo Boże od dzieciństwa. Jego matka i Józef zadbali o to, by Jezus mógł studiować Pismo Święte. To uświadamia mi, że jako młoda matka muszę przygotować mojego syna na to, co czeka go w życiu. Nie zawsze będę przy nim, ale mogę mu dać coś, co będzie. Go ostrzegło słowo Boże schowane w jego sercu. Let's turn over to Colossians chapter 3 verse 15 17 Jason, poproszę Cię o przeczytanie wersetów od 15 do 17, z trzeciego rozdziału listu do Kolosan. Wersety te zawierają przesłanie, słowa zachęty i wsparcia skierowane przez apostoła Pawła do wierzących. Zachowując te słowa w naszych sercach, będziemy przygotowani na życiowe próby. Tak. Yes. mówi... A pokój, który pochodzi od Chrystusa, niech kieruje sercami waszymi, bo właśnie do owego pokoju w jednym ciele zostaliście wezwani. Bądźcie też pełni wdzięczności. Słowo Chrystusa niech przebywa w was z całym swoim bogactwem. Kierując się roztropnością najwyższą, nauczajcie i budujcie jedni drugich. Ulegając zaś łasce, śpiewajcie Bogu w waszych sercach psalmy, hymny i pieśni pełne ducha. I czegokolwiek dokonujecie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię pana Jezusa. Składając przez niego dziękczynienie Bogu Ojcu. Podoba mi się ten fragment. Kiedy przygotowywałam się do lekcji, zastanawiałam się, co mają zrobić ci, którzy nie umieją czy nie lubią śpiewać. Ludzie, którzy nie mają słuchu muzycznego ani melodyjnego głosu i woleliby nie śpiewać publicznie. Na szczęście apostoł Paweł mówi, że możemy śpiewać wdzięcznie Bogu w naszych sercach. Nasza nowa pieśń niekoniecznie musi się podobać naszym sąsiadom, ale Bóg ją doceni. Liczy się nastawienie umysłu i serca. Nawet kiedy doświadczamy czegoś strasznego i trudnego do zniesienia, możemy być niezwyciężeni, jeśli przechowujemy Słowo Boże w naszym sercu. Nic nie może nam go odebrać, ani życiowe próby, ani pokusy. Przeczytajmy teraz zachętę i radę apostoła Piotra z jego pierwszego listu. Gledys, przeczytaj proszę wersety od trzeciego do dziewiątego z pierwszego rozdziału pierwszego listu Piotra. Chapter one, verses three to nine. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On to w swym wielkim miłosierdziu, przez zmartwychwskrzeszenie Jezusa Chrystusa, odrodził nas i obdarzył nadzieją nowego życia. Dlatego też możemy oczekiwać dziedzictwa niezniszczalnego, niczym nieskażonego, zawsze jednakowo cennego, przygotowanego dla nas w niebie. Was, bowiem przez wiarę waszą, zachowuje Bóg mocą swoją do zbawienia, jakie ma być objawione w czasach ostatecznych z czego powinniście się już radować, mimo że wypadnie wam doznać jeszcze niejednego smutku z powodu rozmaitych utrapień, jakie was czekają. Zresztą w skutekowych utrapień wiara wasza będzie wypróbowana i stanie się cenniejsza od przemijającego złota, które przecież oczyszcza się w ogniu. W ten sposób, gdy przyjdzie Jezus Chrystus, zasłużycie sobie na chwałę, uwielbienie i cześć. Miłujecie Go przecież, choć nie widzieliście Go nigdy, Wierzcie w Niego, choć Go nie widzicie. Dlatego też uradujecie się kiedyś radością niewysłowioną i wspaniałą, kiedy dojdziecie do tego, co stanowi cel Waszej wiary, to jest do zbawienia Waszych dusz. Ten fragment przypomina nam, że nasze próby są przejściowe. Jezus podtrzymuje nas. W naszym studium raz po raz podkreślamy, że próby i cierpienia nie muszą nas pokonać ani zniszczyć. Bóg nas prowadzi i ratuje w najtrudniejszych sytuacjach. Jeśli ktoś z Waszych przyjaciół przeżywa właśnie trudne chwile, jak możecie go wesprzeć i podtrzymać na duchu? Nicole? Właśnie powiedziałaś, że próby i cierpienia są przejściowe. Nawet kiedy życie nas doświadcza, wiemy, że te zmagania się skończą i czeka nas lepsza przyszłość. To jest realne pocieszenie. Wszystko co złe przeminie. Ponadto, nawet kiedy cierpimy, Bóg jest z nami tak blisko, jakby prowadził nas za rękę. To właśnie powiedziałabym komuś, kto potrzebuje pocieszenia. Travis? Podzieliłbym się z przyjacielem słowami bożych obietnic, aby mógł się ich uchwycić. Kiedy wskazujemy ludziom boże obietnice, Bóg ma okazję je spełnić. Ci, którzy nigdy nie poznali obietnic Boga, ich mocy, muszą otrzymać możliwość skorzystania z nich, w przeciwnym razie nigdy ich nie doświadczą. Myśląc o próbach i cierpieniu możemy się radować, że Bóg nie zostawia nas samych wobec tych trudnych życiowych doświadczeń. Zmienia nasze cierpienie w radość i uczy nas śpiewać nową pieśń. Dla nas samych i na świadectwo bliźnim. Wiedząc, że Bóg jest z nami i podtrzymuje nas, możemy prowadzić do Niego innych, aby i oni mogli tego doświadczyć. Dziękuję Ci, Trysia. Tak, mamy śpiewać nową pieśń. Jedną z pieśni, która nigdy się nie zestarzeje, jest pieśń o tym, że zostaliśmy odkupieni przez krew Baranka Bożego. Zachęcam Was, byście w czasach spokoju i powodzenia uczyli się tej pieśni. Kiedy życie układa się pomyślnie, gromadźcie Słowo Boże w Waszym sercu, a w czasach próby cierpienia Duch Święty przypomni Wam je, abyście mogli śpiewać pieśń wyzwolenia i chwały dla Boga. Módlmy się. Niebiański Ojcze, dziękujemy Ci za to, że mimo prób, które przechodzimy, dajesz nam nową pieśń. Pomóż nam ją pamiętać, abyśmy mogli śpiewać ją nawet w trudnych chwilach, wiedząc, że jesteś naszym Zbawicielem i jesteś z nami zawsze. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję wam za wasz udział w lekcji Szkoły Sobotniej. Jeśli przechodzicie życiowe próby i doświadczacie cierpienia, śpiewajcie Bogu pieśń wybawienia i chwały, a ujrzycie Jego cudowne działanie. Nie zatrzymujcie tej dobrej nowiny dla siebie. Idźcie i bądźcie błogosławieństwem dla bliźnich. Opracowanie wersji polskiej ośrodek radiowo-telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Jarosław Kaucz. Dźwięki, montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski. W programie wykorzystano fragmenty pisma świętego w przekładzie Biblii warszawsko-praskiej.